trakcie edukacji nauczyliśmy się czerpać wiedzę o świecie ze źródeł historycznych, którymi są na przykład dzieła literackie, dokumenty, listy, pamiętniki. Historia mówiona również stanowi kopalnię wiedzy o czasach minionych. Powstaje dzięki zaangażowaniu dwóch osób – świadka, opowiadającego o swoim życiu oraz osoby, która wysłuchuje historii i dokonuje jej nagrania – archiwisty. Najlepiej jest, jeśli archiwizowany materiał ma charakter biograficzny, dotyczy całego życia danej osoby, tak jak zostało zapamiętane. Realizacja nagrania z konkretnym świadkiem jest procesem niepowtarzalnym. Dlatego bardzo ważna jest dbałość o wyeliminowanie wszelkich błędów technicznych, które mogą wystąpić podczas zbierania materiału. O czym warto pamiętać przed przystąpieniem do nagrania relacji? Pracę rozpocznij od znalezienia osoby, którą chciałbyś nagrać. Jej wybór może zależeć od projektu, który aktualnie realizujesz, lub tematu, który Cię interesuje. Podczas pierwszej rozmowy, zazwyczaj telefonicznej, przedstaw się. Powiedz kilka słów o instytucji, którą reprezentujesz. Poinformuj, że nagranie ma trafić do archiwum. Wybierz właściwe miejsce spotkania. Miejsca publiczne, takie jak kawiarnia czy park, są zbyt głośne. Najczęściej spotkanie odbywa się w prywatnym mieszkaniu czy w domu bohatera, gdzie ten czuje się najbardziej komfortowo. Zaproponuj osobie, z którą przeprowadzasz nagranie, przedpołudniowe godziny spotkania. To najbardziej optymalna pora dnia ze względu na świeżość umysłu bohatera oraz na większą swobodę czasową. Wybierając pomieszczenie, w którym będzie nagrywana relacja, zwróć uwagę na zakłócenia dźwiękowe, które mogą wpłynąć na jakość nagrania. Upewnij się, że telewizor i radio są wyłączone. Zadbaj o to, żeby nie przeszkadzał Wam dzwoniący lub wibrujący telefon. Weź pod uwagę takie źródła hałasu jak zegar, lodówka, lampa. Zamknij okno, zza którego dochodzi szum ulicy. Wybierz takie pomieszczenie, w którym nie będą Wam przeszkadzać inni domownicy. Włączony odkurzacz u sąsiada czy wiercenie dochodzące zza ściany również mogą zakłócić nagranie. Wyjaśnij osobom z sąsiedztwa, czym się zajmujesz, dlaczego cisza jest dla Ciebie w tym momencie taka ważna. Poproś ich o przełożenie prac na późniejszą godzinę. Zaproponuj zajęcie miejsc przy stole. Usiądź naprzeciwko świadka. Zwróć uwagę na to, na czym siedzicie. Dobrze, żeby było to krzesło, a nie miękki fotel, w którym często zmieniamy pozycję ciała, a głos oddala się i przybliża względem sprzętu nagrywającego. Zwróć uwagę na odgłosy wydawane przez przedmioty znajdujące się w rękach naszych lub bohatera. Mogą to być na przykład okulary, chusteczki czy łyżeczka. Zadbaj o to, aby odsunąć te przedmioty na bok. Przeszkadzać mogą również stukające o stół palce. Poinformuj, że troska o szczegóły wynika z dbałości o jakość dźwiękową nagrania. Zanim uruchomisz dyktafon, poinformuj o możliwym czasie trwania nagrania oraz o ewentualnych kolejnych spotkaniach. Nie zapomnij dodać, że nagranie składa się z dwóch części. W pierwszej opowieść snuje świadek. W drugiej części to Ty możesz zadawać pytania. Nagranie w miarę możliwości powinno być wykonane dobrej jakości sprzętem. Nie używaj dyktafonu wbudowanego w telefon komórkowy. Zwróć uwagę na możliwość zapisu dźwiękowego w rozszerzeniu Wave. Upewnij się, że baterie są naładowane oraz że masz odpowiedni ich zapas. Na stole, w bliskiej odległości od świadka, umieść dyktafon. To zapewni odpowiedni poziom głośności nagrania. Zwróć uwagę, aby mikrofon był skierowany w stronę osoby opowiadającej. Zrób próbę nagrania, aby upewnić się, że dyktafon działa bez zarzutu. Nie zapomnij przekazać nagrywanej osobie, że w każdym momencie może ona wstrzymać relację, zrobić przerwę lub zażyczyć sobie usunięcia fragmentu już nagranej wypowiedzi. Przed każdym uruchomieniem dyktafonu upewnij się, że Twój bohater wie o tym. W pierwszej kolejności poproś o podanie imienia, nazwiska oraz daty i miejsca urodzenia osoby, z którą rozmawiasz. Rolą archiwisty jest przede wszystkim aktywne słuchanie. Poproś bohatera o opowiedzenie o swoim życiu. Nie napominaj mówiącego, jeśli wydarzenia nie zawsze są przywoływane chronologicznie. Pozwól na dowolność i swobodę w prowadzeniu narracji. To pokaże również, które wspomnienia bohatera pozostają żywe. Pamiętaj o aktywnym uczestniczeniu w nagraniu, wyrażanym bogatą mimiką, gestykulacją, wspieraniem pytaniami lub dopowiedzeniami w razie chwilowych trudności w prowadzeniu narracji. Unikaj przytakiwań słownych, które zagłuszają głos nagrywanej osoby. Dopiero kiedy świadek zakończy własną opowieść, następuje czas na Twoje pytania.
Zwróć uwagę na to, żeby były to pytania otwarte. Nie powinny być zbyt szczegółowe lub takie, które sugerują odpowiedzi. Możesz odwoływać się do treści usłyszanej historii, prosząc o pogłębienie wybranych wątków. Na zakończenie nagrania zapytaj rozmówcę o ewentualną chęć zabrania głosu. Pozwól na dodanie ostatniego zdania. Pamiętaj o podpisaniu przez bohatera deklaracji zgody na archiwizację nagrania. To bardzo ważny dokument, który umożliwi Ci archiwizację oraz późniejsze wykorzystanie nagranego materiału. Zadbaj też o wykonanie zdjęcia portretowego rozmówcy. Koniec nagrania nie oznacza końca spotkania. Dobrze, jeśli nawiązana relacja jest podtrzymywana. Warto o nią zadbać. Spędź jakiś czas z bohaterem. Porozmawiaj z nim przy filiżance herbaty. Poproś o możliwość obejrzenia fotografii archiwalnych. Często stanowią one znakomitą ilustrację opowieści. Jeśli to możliwe, poproś o wypożyczenie pamiątek i wykonaj ich kopie czy skany. Pamiętaj o podpisaniu zgody na wykorzystanie materiałów archiwalnych. Pozyskany materiał nagraniowy powiel przynajmniej 3 razy. Na dysk komputera oraz na nośniki zewnętrzne. Dzięki temu będziesz mieć większą pewność, że nie stracisz nagrania w wyniku usterki sprzętu czy zgubienia płyty. Płytę opatrz sygnaturą, zaznacz imię i nazwisko osoby nagrywanej oraz nagrywającej, miejsce i czas spotkania. Ostatnią czynnością jest sporządzenie kwestionariusza. Podaj w nim informację dotyczącą czasu i miejsca nagrania, dane osobowe oraz notę biograficzną bohatera, okoliczności nagrania relacji, jej opis, a także wybór najciekawszych fragmentów. Po zrealizowaniu nagrania zadbaj o kontakt telefoniczny z osobą, której opowieści wysłuchałeś. Będzie to miły gest i dowód Twojego zaangażowania. Wszelkich informacji dotyczących nagrywania relacji audio udzielają pracownicy Archiwum Historii Mówionej Ośrodka Karta oraz Domu Spotkań z Historią.